Hej, moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlightera. Oczywiście zaczynamy już od lochu. Dzisiaj się zamierzamy ulepszyć w jakiś sposób. O ile mi nie ucieka, znaczy nie ucieknie ten gnój. Dobra, siadło. Dobra, umieraj. Już naprawdę jak teraz nam to nie wypadnie, to będziemy zmuszeni po prostu to kupić. Ale wolałbym nie. Tak, widziałem. Widziałem, spokojnie. Tu jest secret chyba. Tak. I jest oczywiście też wyzwanie. Dobra. O, to podpala gnój! No nie! Ale mi dokopali. Ale mi do dupy nakopali. A to gnojki. Dobra, co tutaj jest? Nic ciekawego. Niestety szału nie ma, dupy nie urywa. Więc możliwe, że nam się jednak to nie uda teraz przejść. Tego przejść. No, już widzę, że on wali z ognia. Trzeba na niego uważać. Myślałem, że on jest taki sam jak te w tym pustynnym lochu. Gdzie sobie tak tylko chodziły, ale nie. Dobra. Dobra, ale sporo życia straciliśmy. Sporo życia straciliśmy. No tak, nie wiem, czy to było opłacalne. Ej, ale tutaj naprawdę teraz w tym strumieniu jest od cholery życia. Jeszcze ja muszę uważać, bo nie mam potek. Nie mam potek. Maksymalizujemy oczywiście przebieg. Żeby nie było. Czy my tu byliśmy już? O rany, teraz mogę to potwierdzić. Na samym końcu każdego z lochów mieszka ogromna bestia. Chciałbym przyjrzeć się temu, czego one strzegą. Ale dzisiaj co innego zwróciło moją uwagę. W pobliżu wspomnianego giganta dostrzegłem nieznane mi stworzenie. Nie zwracało na mnie uwagi, więc nie był to przedstawiciel straży. Wyglądało jak mniejsza i pomarańczowa wersja zielonego potwora? Tego, który gania mnie, gdy przesiaduje w lochu zbyt długo. O! Co w sumie samo w sobie jest dziwne. O co właściwie mu chodzi? Ale ten mały pomarańczowy stwór... Nie pilnował żadnego skarbu i wydawał się całkowicie nieświadomy mojej obecności. Co on tam robił? Czym są te pomarańczowe stworki? Właśnie. Znaczy, my jeszcze go nie spotkaliśmy teoretycznie. Ale bardzo mnie to zaintrygowało w tej chwili. Zaintrygowało mnie to w tej chwili. Jestem bardzo ciekaw, czym są te pomarańczowe stworki? W ogóle, czym są te zielone stworki? To jest lepsze pytanie. To jest lepsze pytanie. Czym są zielone stworki? Dobra, tu już mamy full. Bossa już przeszliśmy, więc na ludzie. Strasznie boli mnie to, że my jednak nie możemy, kurczę, sobie powiększyć tego ekwipunku. Bardzo mnie to boli. Fajnie jednak by było mieć więcej tego inventory. Dobra. Trochę itemasków. Weźmy sobie to wszystko. No. Takie ancymonki cwane. To w ogóle jakiś ogniowy jest. Gdzieś tu się teleportuje, tak myślałem. Zbieramy itemki z nich oczywiście. W ogóle ile mamy kasy? Ile mamy kasiory? To jest piękne. To jest piękne. Ilość kasy to jest po prostu coś pięknego. I tak widziałem tutaj ten secret, spokojnie. O! To misko. Zabieraj! Niby długo nie grałem w tego Moonlightera. Wiem, że to jest czwarty odcinek od tej naszej przerwy z Moonlightera, ale ogólnie wcześniej naprawdę no, miałem dosyć sporo przerwy od Moonlightera. Około 12 dni. 12 dni? Nie, chyba oszukuję. A może i 12 dni? Kurde, jak ten czas zapierdziela. Jak ten czas zapierdziela.
Dobra, tu już sobie wszystko ogarnęliśmy. Nie straciliśmy w ogóle życia, to jest bardzo miłe. Potrzebujemy sztabek. Dużo, dużo sztabek. Mega dużo sztabek. Chyba na drugim poziomie dopiero. Loch pustynny. Oczywiście. O, pięknie weszło. Irytujące są te moby, naprawdę. No to kolejne nowe przedmioty. Dobra, co było tanie? Po 300. Sprzedajemy. Tam chyba nie było potrzebne. To leci wszędzie, więc na luzie. Nie potrzebujemy tych czerwonych aż tak zbytnio. No okej. Musimy uważać z życiem. Kolejny poziom, kolejna notka. Zarysował się kolejny podział pomiędzy podróżnikami po lochach. Dość przejrzysty i wyraźny. Z jednej strony mamy napędzanych marzeniami o chwale i adrenaliną poszukiwaczy przygód. Nazywają siebie bohaterami. Z drugiej strony są kupcy. Oni z kolei traktują podróże po lochach jako pracę. Nie dbają o chwałę. Szukają tylko najbardziej wartościowych przedmiotów i dają w długą tak szybko jak to możliwe. Potem zakładają w miastach sklepy, w których sprzedawają zdobyte towary. Jeden odważniejszy od drugiego. Inny bardziej inteligentny. Bez komentarza. A już nie przesadzaj. My jesteśmy i kupcem, i wojownikiem. Kupco-wojownik. Kupcownik. O, kupcownik. Jesteśmy kupcownikami. Ty kurde co, jesteś rakieta? Pan rakietka? Sigretów nie ma? Nie ma. Mr. Boss. O kurde. Chyba przesadziłem. Nie. O, 15 HP, nie daliśmy rady. Trudno, za dużo przedmiotów, za dużo. Gdybym miał tylko potki, gdybym miał kurde potki, gdybym ja ich nie zapomniał. No ale dobra, żyjemy, nie jest źle. Przeżyliśmy to, spokojnie. O tyle dobrze. Nie straciliśmy przedmiotów, fajnie. Ale nie powiem, wystraszyłem się już na samym końcu. Wydygałem się. Dobra, zobaczmy jakich przedmiotów potrzebowaliśmy. Więc tak, piasek. To też potrzebowaliśmy. No niestety nie mamy żadnych sztabek. Barwnik do ubrań. Żadnych sztabek nam się nie udało dostać, no ale tak jak powiedziałem, trudno. Schłodzona lawa chodziła po 2750. Ognioodporne ubranie tak dosyć mało. Te shity, arkusze. No tego sporo wyjdzie. Narzędzie magnetyczne. 7150. O, nie chciałem tego. 7150, też sporo. Więc o tyle dobrze. Artowane szkło. To chyba już mieliśmy, tak? Tak. Piasek też, to też mieliśmy, spoko. Mówię, to teraz fajnie ogólnie działa, że my, mając już te ceny, po prostu sobie wchodzimy, ten gameplay po prostu trwa szybciej. I to mi się bardzo podoba. Jeszcze jedna sztabka, dobra, na luzie, kupimy ją. O ile oczywiście nasz tutaj kolega ją ma, ale on chyba ma takie rzeczy. Ma. 33 tysiące, sporo. Sporo sobie liczysz, przyjacielu, z takie usługi. No ale trudno. No ale trudno. Na pewno będę chciał ulepszyć broń na maksa. Na pewno to będę chciał zrobić. 56 tysięcy poszło.
I to jest ostatnia rękawica. 400 DPS-a. No sporo, sporo. Dobra, a ile ulepszenie... Czyli zenchantowanie przedmiotu. Bo to jest... Nic. To było nic. Dobra, zaklinanie. Jak wygląda zaklęcie naszego przedmiotu? 64 tysiące, no sporo. Sporo. Więc musimy otworzyć tak czy inaczej sklepik, no. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Dobra, otwieramy to barachło. No przy okazji sobie kawki się napiję. Dzisiaj cały dzień spędzam na nagrywkach. Naprawdę, calusieńki dzień. Od godziny 15.30, jak wróciłem do pracy do domu, do godziny 20 chyba pierwszej będę siedział i będę to robił, nagrywał. I tak to jest w sumie gra taka dosyć mało wymagająca, bo jeszcze jakby nie patrzeć, zostało mi do nagrania Katie Rain. I tego się najbardziej, kurde, obawiam. Najbardziej się tego obawiam. Lutownica. Po ile jest lutownica? Mamy tu coś takiego? Chyba mamy. To chyba kosztuje 5880. 5880. Dobra, niech będzie. Więc tak, kochani, to jest taka dosyć gra niewymagająca. Dopiero Katie Rain mi pokaże tak naprawdę, a raczej mojemu gardłu, co to znaczy ciężka praca buzią. Ciężka praca buzią, jakkolwiek to zabrzmiało. Dobra, skała wulkaniczna. A barwnik do ubrań ile chodzi? Barwnik do ubrań 3025. 3025, dobra. No sporo tej kasy będzie stąd. Szkoda, że tak wszystko wydajemy na ulepszenia. No ale dzięki temu przynajmniej coś będziemy teraz zadawać z tych DPS-ów. Dobra, może nawet dwa ulepszenia zrobimy. O ile się uda. Seria pustyni już była robiona, arkusz oczywiście też. To możemy sobie odłożyć, bo to jest nam niepotrzebne w tej chwili. Pyk. Możemy trochę sprzedać teoretycznie tych patyków. Korzenie kosztują mało. Bardzo mało. 6. Od cholery. Od cholery. A, dobra, ulepszyliśmy to. Nieważne. W teorii nawet nie muszę już tego brać. To możemy sobie tam już podstawić. Tak, tak. No i to będzie już komplet. Dobra, te bluszcze. Bluszcze, bluszcze, bluszcze. Kosztują 3. Też dużo. Też dużo. Osełka kosztuje też mało. Po 5 tutaj było. Ojej. Dobra, no trzeba to posprzedawać, bo to jest nam niepotrzebne. Kompletnie nam jest to niepotrzebne. A tylko zawala nam ekwipunek. Trzeba to w cholerę sprzedać i mieć spokój. Dobra. Wiem, że to jest marnotrawstwo, no ale trudno. Po 6. Po 6. Dobra. Pyk, pyk. Zawsze to jakieś 6 idzie. Oż ty gnoju! Trochę nie rozumiem, jak to działa, bo klikam to LT, ale to nie działa. Ale to nie działa. Chciał mnie okraść Gamon jeden.
Nie ze mną takie numery, amigo. Nie ze mną takie numery. Dobra, bierzesz te kijki, czy nie bierzesz kijków? Bierzesz kijki, świetnie. To już kijków pozbyliśmy. No, 18 w sumie, więcej. No miło, miło, nie powiem. To kosztuje 3. Co my z tymi pieniędzmi zrobimy, to ja nie wiem. Chyba się rozpijemy. Chyba się rozpijemy. No jak tak dalej pójdzie, to nawet i 3 enchanty zrobimy. Może i 3 enchanty. Zacznijcie kupować, no. Takie tanie przedmioty. Taniej już nie będzie. Tania to już było w tych czasach. Już nikt nowy nie przyjdzie. A może? Takie tanie itemki. Tak, 18 więcej, taka sama daje. No w sumie spoko, jakbyśmy mieli, nie wiem, tam 30-40%, to by było naprawdę fajnie. To było po dychu. Zgryzokamień. Zgryzokamień, kochani. Kosztuje 6. W teorii. 6. Zawsze ten jeden gold do przodu. Dobra, kupujcie albo wypad. Kupujcie albo wypad. No. Panie i panowie. Koniec już? Więcej was nie ma? Osełka kosztuje 275. Ej, to te osełki jeszcze tak w miarę. Nie, czekajcie. 17, nie dwie... O jest. Nawet za dużo mieliśmy chyba, prawda? Tak. No dobra, ale to i tak lepiej niż tamto. I się pozbyliśmy tych wnątrz innego barachła. Dobra, fajnie. Gdyż straciliśmy dosyć sporo dnia. Dobra, mało bo mało, ale zawsze coś. O, pięknie, tam to też się sprzedało, więc jesteśmy już na czysto, jeżeli chodzi o wartościowe przedmioty. Fajnie. W ogóle słuchajcie, jak klikam. Tak, ewidentnie słychać, jak klikam. Co, za dużo? No jasne, pewnie. A paszą won babo jedna. Koniec. Ile zarobiliśmy? 149 tysięcy, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra. Wychodzimy, idziemy sobie zenchantować naszą broń. Ile razy? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że ze 2 to minimum. Zaklinanko. Brońka. Tak. Po 64 tysiące? Oj, zabrakło malutko. To 328 by było. To by był chyba już trzeci enchant. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej zobaczyć, czy coś nam ciekawego dropnie. To czwarty odcinek, nawet nie wiem, kiedy to już będzie. W ogóle się to porespiło? Może byśmy zmienili tego stworka? Tak. Ewidentnie już wyszło. Dobra. Zmienimy sobie stworka, zobaczmy, jak to wyjdzie. Może ten będzie zawał sporo DPS-ów. Dobra, moi drodzy, ale zanim wyjdziemy, ja się z wami tutaj pożegnam. Wiem, że te odcinki są dokładnie 20-minutowe, no ale niestety tak to już bywa w tym tygodniu. Dobra.
Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla Was Shiro, a my widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Hej, hej!